Punkt Sztuki Podcast. Dzień dobry, ponownie przy mikrofonie Adam Błaszczyk i w nawiązaniu do wystawy Krzysztofa Marchlaka, gościni i kuratorka wystawy w Galerii Szefter w Krakowie, Agnieszka Gołębieska. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Podczas wernisażu otwierającego wystawę Krzysztofa pod tytułem Glitter, która odbyła się 12 lutego tego roku, wspomniałaś o wystawie jako podróży artystycznej z Krzysztofem. Co zmotywowało do tego, żeby wsiąść do tej lokomotywy i widzom przybliżyć sztukę Krzysztofa? Muszę zaznaczyć, że to jest drugie spotkanie nasze w Szefter Gallery, ale pierwsza wystawa Krzysztofa solowa tutaj i też, co jest chyba najważniejsze, to, że Krzysztof jest również malarzem. I w zasadzie tak się jego przygoda artystyczna zaczęła od malarstwa. A fotografią zajął się trochę później, a ja właśnie pomyślałam, że to jest właśnie ta podróż artystyczna z Krzysztofem, ta fotograficzna, którą bardzo chciałam przybliżyć. I ta wystawa Glitter, która się składa z wielu cykli fotograficznych Krzysztofa, jest taką w sumie pierwszą dużą jego fotograficzną wystawą. Wprowadzeniem do wystawy jest fragment tekstu piosenki o Madonny, Like a Prayer. Jakie skojarzenia dla Ciebie mają te słowa w kontekście pracy Krzysztofa? To jest taki złożony proces, jak to w sumie powstaje, jak też powstaje tekst do wystawy, który w zasadzie jest już taką wisienką na torcie, bo najpierw powstaje myśl, idea w ogóle spotkania z artystką czy z artystą. I z Krzysztofem nad tym projektem pracowaliśmy dłuższy już czas i to też bardzo ewoluowało. Każda z tych prac w zasadzie, którą możecie zobaczyć na tej wystawie, ma podwójny tytuł. Pierwszy nawiązuje do jakiegoś cyklu czy do jakiegoś zjawiska, to może być Glitter czy Golden Years, a drugim tytułem jest imię tego człowieka, bo tak naprawdę jest to wystawa portretu i mamy tutaj wiele spotkań po prostu z człowiekiem. I ten tekst piosenki Like a Prayer Madonna, mnie nie interesował tutaj kontekst jakby religijny tej piosenki, aczkolwiek parę portretów jest w takiej jakby estetyce sakralnej. Ale nie o to chodzi. Mnie bardziej interesował ten ustęp tego tekstu piosenki, kiedy ona mówi I hear you call my name and it feels like home. Chodziło mi o to, że tutaj mamy osoby, którym bardzo zależy, aby mówić do nich takim imieniem, czy tak jak, traktować je tak, jak chcą być traktowane. Oczywiście jest tutaj ten background środowiska społeczności, powiedzmy lepiej, osób, które są nam bardzo bliskie. Mówimy o środowisku LGBTQ. I tutaj to mówienie komuś po imieniu jest też uszanowaniem jego po prostu osoby, stylu życia. Chodzi też po prostu o godność tego człowieka. Stąd jest ten tytuł. A wiemy też, że Madonna bardzo dużo zrobiła dla środowiska LGBT już dawno temu, więc jest taką królową. I stąd ten tekst. Inspirując się tekstem piosenki Madonny, gdzie też samo wideo do piosenki nawiązuje do wiary katolickiej, czy w pracach Krzysztofa można dostrzec elementy z prac sakralnych? To znaczy, powiem tylko tyle, że tutaj mamy ujęcia niektóre klasyczne, niektóre nawiązujące do malarstwa, czy do sztuki takiej nowożytnej, europejskiej. Stąd są takie ujęcia bardzo nawiązujące jakby do takich przedstawień, które możemy widzieć w muzeum. I to są takie historie, które nawiązują do jakichś przedstawień mitologicznych, religijnych również. Więc niektóre z tych portretów mają takie inklinacje sakralne, ale w zasadzie nas jakby ten wątek tutaj nie interesował aż tak bardzo, co bardziej jakby przedstawienie, gdzie Krzysztof pokazuje tych ludzi w takich właśnie wspaniałych, godnych ujęciach. A jest to też rzeczywiście jakieś nawiązanie do takiego klasycznego malarstwa nowożytnego. W klipie Madonny oglądamy jej interpretację wiary katolickiej, ale wideo pozostawia swobodę czy dowolność tworzenia własnej interpretacji odbioru, jej przemyśleń i wydaje się podobnie jest z pracami Krzysztofa, które też dają dowolność odbioru. Też na pewno, bo ona mówi life is a mystery i tutaj też jest jakaś tajemnica tego. Ja bym bardzo chciała zaznaczyć, że my oczywiście podajemy te tropy społecznościowe, ale przede wszystkim to jest wystawa fotografii artystycznej, wystawa portretu i to jest też bardzo takie unikatowe, bo biorąc pod uwagę, że Krzysztof jest również malarzem, to jest taka jakby jego druga noga artystyczna, moim zdaniem fantastyczna, no to oczywiście każda dobra rzecz,
to będzie dobra fotografia, dobre malarstwo, książka, cokolwiek, dobry wiersz, no to wszystko możemy interpretować na wielu poziomach. I tak jest też tutaj, że mamy tę warstwę wizualną, taką bardzo estetyzowaną, celowo grana jest tutaj właśnie z tą estetyką taką podkręcaną. Ale też to jest chyba cała właśnie ta magia Krzysztofa, pracy z modelami i to, co artysta z nich wydobywa, bo to często jest coś, co on w nich dostrzega, a niekoniecznie ten człowiek nawet mógł mieć świadomość, że to ma. I te zdjęcia dlatego są właśnie też taką tajemnicą, wydaje mi się. No ale tak jest ze sztuką. Szczególnie jak jest dobra. Rozdzieleni Adam i Ewa sami w płomieniach. Już czują, że z tego reju nic nie będzie. Wszystko się rozpływa, posypane brokatową posypką. Brokat jest tylko ozdobą, gliter na czymś zniszczonym przez wspomniany wulkan, czy w przenośni przez czas, przez ludzi, złe decyzje? Czy właśnie sztuka może uratować tę gorszą część świata? Sztuka zawsze może uratować. Wydaje mi się, że nawet teraz, w tych czasach, w których żyjemy, w których było nam tak dobrze, a nagle zaczęło się wszystko sypać jak domek z kart, sztuka niesie jakąś nadzieję. I wydaje mi się, że gliter jest takim symbolem czegoś, co mamy w sobie, a nieraz chowamy. Ale paradoksalnie też może być w tych wszystkich jakichś karnawałowych stylizacjach czymś, co przykrywa. Więc to jest taki, ta dwuznaczność tutaj w tym jest. Cała wystawa, w zasadzie jej początek, bierze swój w tej instalacji Krzysztofa, w tym Paradise Bricks. To są takie cegły raju. Chodziło nam o to słowo i Krzysztof specjalnie tak to właśnie nazwał, żebyśmy mówili o cegłach, które możemy układać. Nasze życie powinno być budowane przez nas, a nie przez kogoś innego. I później to zdjęcie takie pokazujące ten raj, Paradise, Paradiso w zasadzie, z Adamem i Ewą, pokazuje, że ten raj taki, oczywiście w tej stylistyce Krzysztofa jest inna, ale ta retoryka jakaś biblijna, powiedzmy, jedna tam niech będzie z wielu. Ten raj niekoniecznie musi być idealnym, jedynym rajem dla wszystkich ludzi, tak? Stąd ten Adam i Ewa i ten raj, który się tam rozpada jakby pod wpływem takiego wybuchu wulkanu i wszystko się tam rzeczywiście topi. Więc świat, który nie jest idealny, trzeba próbować na nowo budować i stąd są te instalacje. No i potem takie cytaty z tych instalacji, które się pojawiają w całej galerii, gdzieś w postaci tych małych cegiełek raju. Osobno Ewa, osobno Adam. Więc raczej chodzi o taką figurę retoryczną tego raju, takiego jakiegoś ideału, którego nie ma. Jak oceniasz przyszłość w ogóle fotografii na rynku sztuki, na rynku kolekcjonerskim? To jest bardzo złożone pytanie, bo żeby móc odpowiedzieć na nie, najpierw by trzeba sobie w ogóle zadać pytanie, jak wygląda rynek kolekcjonerski, tak en bloc, czyli najpierw będziemy rozmawiać o malarstwie. Rzeczywiście jest niesamowity boom. Galeria Schefter jest galerią, która się zajmuje wieloma dziedzinami, wieloma gatunkami. Nas interesują, zawsze lubię powtarzać, osobowości. My się nie skupiamy tylko na fotografii, tylko na malarstwie. U nas możesz zobaczyć performance, obiekty, różnego rodzaju działania, też ten background społeczny, społecznościowy, jakieś takie oddziaływanie sztuki też nas bardzo interesuje. Pytasz o fotografię. Wydaje mi się, że w wypadku Krzysztofa mówimy o bardzo szczególnym rodzaju fotografii, ponieważ jak myślimy o fotografii, to bardzo często widzimy bardzo konkretne rzeczy. Krzysztof jest wielkim takim unikatem. Wydaje mi się, że zacytuję Karla Lagerfelda, lubię to jego słowa, kiedy powiedział, że osobowość się zaczyna tam, gdzie kończy się porównanie. I ja w Polsce nie mam porównania dla Krzysztofa. O ile pewne trendy w malarstwie mogę przełożyć i mogę powiedzieć, że pewni ludzie są do siebie podobni, chociaż każdy jest sobą, ale nie mam takiego porównania. Wydaje mi się, że i to też jestem tutaj o to spokojna. Po prostu Krzysztof to jest wielka osobowość i wielki talent. Dobrze, że nie słyszę. Bił mnie po łapkach. Ale wydaje mi się, przyszłość ma wszystko, co jest dobre i prawdziwe, więc raczej jestem spokojna. Kolekcjonerzy i kolekcjonerki się rozwijają i to są różne potrzeby. Z różnych powodów się też nie lubię mówić o zbieraniu sztuki, bo
mówię o takim świadomym kolekcjonowaniu, nie? Że coś jest po coś. Bo to nie o to chodzi, żeby coś po prostu mieć, tylko żeby mieć to jakiegoś powodu. Więc wydaje mi się, że to wszystko jest w procesie, zobaczymy. No ja jestem też przekonany, że Krzysztof jest osobowość i naprawdę ja też znaczy nawet się nie zastanawiałem nad tym, bo czy można porównać, bo ja się na pewno nie spotkałem z czymś podobnym i no jest to wciągające na pewno. A też jeszcze propos, bo jesteśmy tutaj w tle, mamy tą diwę, obraz, właściwie portret. No właściwie on, właściwie to jest fotografia, obraz, wszystko w jednym. I to jest twój ulubiony, tak? Przyznam, że tak. To ewoluowało. To jest w ogóle bardzo ciekawe, zawsze jak się buduje wystawę. Najpierw ona jest gdzieś w głowie. Ale ja bardzo wierzę w takie procesy, takie spotkanie z osobami, które tworzą wystawę. Ja się przyglądam, ale najczęściej jestem bardzo aktywna w tym procesie i to się bardzo zmienia i sam proces powstawania wystawy jest bardzo taki złożony. I to jest ciekawe, są takie momenty przełomu i jednym z nich było to, że ta właśnie diwa dołączyła do tego pierwszego portretu Papiny McQueen, bo Papina jest tutaj dwukrotnie, czyli krakowska drag queen, bardzo sławna. I rzeczywiście ten portret jest niesamowity, bo on jest takim zastygniętym jakby krzykiem, trochę takim graniem z tą stylistyką na diwę właśnie, czy na jakąś piosenkarkę. Ale tutaj mam wszystko, wspaniały kolor, ekspresję taką zastygniętą, więc do tej pory w sumie nie wiem, którą bardziej lubię. No chyba ustalmy, że diwę. No tak, to się ma takie wrażenie faktycznie, że nawet jakby się ją słyszało, chociaż ja osobiście nie słyszałem jej, ale... No, to jest kolejna silna osobowość i też ale zdjęcie faktycznie świetne spotkanie. Jest... Tak. Jeśli chodzi o przyszłość na rynku i artystów, czego oczekujesz? Jaki rodzaj sztuki byś się najchętniej zaangażowała w kolejnych projektach? Myślę, że na początku ci odpowiem na to pytanie przewrotnie. Niczego nie można oczekiwać od artystek i artystów. W momencie, kiedy ktoś taki jak ja, kto żyje w osmozie ich działań i robi bardzo różne rzeczy, od rzeczy bardzo pragmatycznych, po bardzo wysublimowane, albo nieraz mnie znajdziesz ze szpachlą, a nieraz piszę tekst, a nieraz po prostu staram się w czymś pomagać, a nieraz rozkminiamy po prostu tą koncepcję artystyczną. To są różne działania. Ale na każdym etapie trzeba pamiętać, że ja niczego nie oczekuję. Nie mogę, nie mam prawa oczekiwać od artystów. To w ogóle nie jest jakby ta proporcja. Ktoś, kto oczekuje czegoś od artystów, powinien zmienić zawód, uważam. Sztuka jest wolna i artystki i artyści powinni mieć wolność wyrażania siebie, więc jeżeli galeria czegoś oczekuje, to no nie wiem. To chyba nie takie nastawienie. Ale rozumiem, o co pytasz. Wydaje mi się, że mamy taki wielki pluralizm, wiele rzeczy dzieje się naraz. Jesteśmy w obliczu wojny tutaj w Ukrainie, więc jeżeli mogę wyrazić jakąś potrzebę moją, którą jakąś tam w sercu czuję, to na pewno będą to jakieś projekty społeczne z naciskiem na współpracę z osobami z Ukrainy, ale chcę to zrobić mądrze, nie po łebkach, z poszanowaniem ich osoby, ich pracy, ich doświadczeń, żeby może zrobić jakąś taką współpracę artystek, artystów tutaj miejscowych. Dwa projekty są już takie szykowane na jesień, ale chcę to zrobić tak, jak mówię, dobrze, mądrze, nie na tak po prostu szybko. Więc w to bym się chętnie zaangażowała. Oczywiście, jak chodzi, wracajmy tutaj do Krzysztofa, bardzo, bardzo też dopinguję jego działaniom i kto wie, może też się w coś zaangażuje. Ale tak jak mówię, jest taki wielogłos i też nasza galeria taka jest, że robimy różne rzeczy, więc nie oczekuję, ale kibicuję i gdzie trzeba, to wspieram. I oczywiście sama też wymyślam różne projekty, ale to trzeba pamiętać, że jest to jakaś symbioza, która w takich optymalnych sytuacjach może prowadzić do takiej synergii, wytworzenia takiej energii z dwóch stron i to wtedy jest bardzo ciekawe. Więc oczekuję zaskoczeń. Może tyle. Ja lubię niespodzianki. Dziś widzieliśmy właściwie przed chwilą gości w Galerii Szeften, gości z Ukrainy. To cieszy, że w ten sposób wykorzystują ten czas, mam nadzieję, okres przeczekania. Ale
Przechodząc do pytania, czy zmieniła się świadomość widza w galerii sztuki, czy wzrasta świadomość obcowania z prawdziwym dziełem sztuki, z obrazem, czy może jednak jest potrzeba edukowania naszego społeczeństwa? To jest znowu pytanie o to, w zasadzie czym jest sztuka i do czego nas ludziom potrzebna. Znowu wchodzi bardzo pytanie głębokie, wielowymiarowe. Ja nie roszczę sobie nigdy prawa do edukowania kogokolwiek i mam taką umiejętność wyczuwania, co ktoś potrzebuje, jak przychodzi do galerii. Są ludzie, którzy nie chcą o niczym rozmawiać, naprawdę ja to wyczuwam. Są ludzie, którzy bardzo potrzebują jakichś rozmów i potrzebują też sztuki. Czy ludzi trzeba edukować? Ludzie muszą się sami edukować, to po pierwsze. Teraz przede wszystkim polecam wszystkim edukację społeczną. Wydaje mi się, że tutaj trzeba wykazywać dużo empatii i dowiadywać się po prostu, nie chować głowy w piasek. Też jak chodzi o takie posłannictwo sztuki, oczywiście to jest takie wielkie słowo, ale no też to powinno być właśnie działaniem na człowieka, wydaje mi się też nastawionym bardzo mocno teraz. Bo sztuka to jest bardzo taka historia o ego, o sobie, o moich historiach, w mojej głowie, które może ci pokażę i może ty będziesz nimi zaciekawiony. Co mnie cieszy, tutaj też pytałeś, co mnie ciekawi, niepokoi tutaj. Wydaje mi się, że ludzie, którzy w świadomy sposób chcą się rozwijać, sami mają jakąś taką ścieżkę, którą chcą podążać, się chcą rozwijać, bo to jest bardzo rozwijające otaczać się sztuką. Ktoś może zacząć od jednej pracy i znowu nie chodzi o posiadanie, tylko o świadomość, po co to się ma. Więc zmiana jest kolosalna. Rzeczywiście wydaje mi się, że taką najbardziej taką podstawową zmianą, jaka nastąpiła w przeciągu gdzieś być może jakichś 10 lat, jeżeli mówimy o rynku kolekcjonerskim, to jest to, że ludzie się chcą otaczać sztuką swoich czasów. Kiedyś te kolekcje budowane były od tyłu, czyli po prostu najpierw jakaś taka sztuka renomowana, już dawno temu znana i potem się schodziło do czasów współczesnych. Ludzie, którzy budowali często kolekcje z dawnej sztuki, później się jej pozbywali, bo dojrzewali do... Najtrudniejsza jest współczesność. To jest bardzo ciekawe, że w zasadzie mało kto ma ten dystans i umiejętność spojrzenia na swoje czasy, bo te inne poprzednie ktoś już opisał. To jest, wydaje się paradoksalne, ale tak naprawdę przeszłość jest już po prostu była, ktoś nam ją opowiedział. Więc wydaje mi się, że to jest największa zmiana na rynku kolekcjonerskim, że ludzie się otaczają współczesną sztuką i od niej zaczynają i tylko ją chcą mieć. Więc to jest chyba taka największa zmiana, taka świadomości w budowaniu kolekcji. No to fajnie. Fajnie też się cieszę, że to się rozwija, bo ja też mam wrażenie, że coraz więcej osób się interesuje. I też mam nadzieję, że to będzie szło i też, że Krzysztof zaistnieje też poza może Krakowa, a może poza Polską. No już Krzysztof zaistniał już poza Polską. I na pewno warto zauważyć, że już miał swoje publikacje we Włoszech i również ma galerię w Londynie, więc to nie jest tak, że po prostu no, to jest jakieś oko soczewki na niego, tak, że po prostu jeżeli trzeba się zainteresować konkretną osobą, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Tak mam nadzieję. Okej, no dobrze, no to w takim razie dziękuję bardzo i ja też życzę Tobie przede wszystkim ciekawych projektów w galerii, no i też jakichś innych doświadczeń może poza Krakowem. Dzięki bardzo, bardzo chętnie. Zawsze jestem otwarta na różne pomysły, więc myślę, że czas przyniesie. Moją i Państwa gościnią była kuratorka wystawy Glitter Krzysztofa Marchlaka w Galerii Schefter w Krakowie, Agnieszka Głębieska. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Dzięki bardzo.